Nie, nie wydaje mi się, żeby sięganie po jakiekolwiek środki zmieniające świadomość w momencie, w którym można wynieść z nich jakąś korzyść, było czymś niestosownym, złym moralnie. Wręcz przeciwnie, jeżeli możemy uśmierzyć ból, no to korzystajmy z tych narzędzi. Teraz technokracja decyduje o tym, co będzie się działo z psychodelikami. dobry, witamy w drugim wydaniu podcastu Pulsara po wakacyjnym i gościmy dzisiaj w studiu Macieja Lorenca, który jest socjologiem. Jesteś socjologiem? Tak, z wykształcenia jestem socjologiem. Zgadzam. Ale robisz na co dzień trochę co innego. Chyba nie w tym głównym docie socjologii działasz. Mhm. To znaczy no, od wielu lat pracuję głównie na rynku wydawniczym, a w, od trzech lat um, również współtworzę Polskie Towarzystwo Psychodeliczne. To jest organizacja pozarządowa, która działa na rzecz popularyzacji wiedzy naukowej o psychodelikach. No właśnie, to, było, to nas sprowokowało do tego, żeby cię zaprosić. Człowiek, którego gościliśmy tu parę miesięcy temu, czyli Paweł Fralik, amerykanista, wspomniał, że organizujesz, też jesteś jednym z organizatorów konferencji naukowej, pierwszej mm -hmm. konferencji naukowej w Polsce poświęconej psychodelikom. I tak, to zgadza się. Takiej mm -hmm. konferencji, która ten temat ujmuje z bardzo wielu perspektyw jednocześnie i stara się ten temat jakoś tak gryźć bardziej, znaczy po prostu naukowo, mm -hmm. obedrzeć go trochę z takiego szlamu plotek, pomówień. I tak, uprzedzeń, mitów i, mitów i mhm. tego wszystkiego, co narosło przez kilka dekad takiej bardzo prohibicyjnej polityki narkotykowej. Tak, rzeczywiście organizujemy w 17-18 września bieżącego roku na Uniwersytecie Warszawskim, co jest też w naszym mniemaniu istotne, że tak prestiżowa uczelnia zgodziła się wpuścić tak kontrowersyjny temat. Właśnie pytanie, czy on jest kontrowersyjny w tym momencie aż tak bardzo, jak był powiedzmy jeszcze dekadę temu. Tak jak tutaj wspomniałeś, zależało też nam na to, żeby omówić go z możliwie największej liczby perspektyw. To znaczy, działanie psychodolików jest tak dziwne, nieprzewidywalne i tak w ogóle bogate i złożone, że w, no, trudno jest tutaj mówić z jakiejkolwiek e, perspektywę innej niż interdyscyplinarna według mnie. Jeżeli chcemy mieć pełny obraz sytuacji, a prawdopodobnie i tak nie będziemy mieć nigdy wyczerpującego obrazu. Czyli kogo zapraszacie? Kto będzie mówił i o czym będzie mm -hmm. mówił? Żeby ten Podziel... obraz konferencji. Tak, podzieliliśmy, po podzieliliśmy to na sześć paneli tematycznych, sześć sesji tematycznych. Będą dwie sesje poświęcone wpływowi psychodelików na świadomość i zdrowie psychiczne. Jeden panel poświęcony wpływowi na mózg, czyli taki neuronaukowy panel. Również panel prawny, który nie mogło zabraknąć z uwagi na to, że współorganizatorem konferencji jest Wydział Prawej i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Będzie również taka sesja poświęcona badaniom podstawowym, no i sesja taka społeczno-kulturowa, w której wspomniany przez ciebie profesor Paweł Fralik między innymi wystąpi. Zaplanowaliśmy też w ramach konferencji panel dyskusyjny, w którym weźmie udział kilka osób, między innymi był minister zdrowia Marek Balicki, pacjent, który używa psychodelików do leczenia klasterowych bólów. Głowy. To jest jakby taka przypadłość bardzo kłopotliwa, stosunkowo rzadka, natomiast te bóle głowy są nazywane samobójczymi, z uwagi na to, że pacjenci, którzy na nie cierpią, nie są w stanie znieść tego bólu. Wszystko wskazuje na to, że psychodeliki z jakiegoś powodu są jedynym panaceum na tą przypadłość. Jak się hmm. na fora internetowe dla pacjentów z, właśnie z tą chorobą, to oni w zasadzie wymieniają się informacjami na temat tego, jak bezpiecznie dawkować psychodeliki, jak, z jaką częstotliwością je przyjmować, żeby zapobiegać tym bólom albo je wyłączać. Więc to jest tak, jak tak się rozgadałem na ten temat z uwagi na to, że to jest bardzo nieoczywiste zastosowanie psychodelików. Prawdopodobnie większości słuchaczy, one się kojarzą z kontrkulturą, z hippisami, z rokiem psychodelicznym być może. Natomiast no, współcześnie liczba potencjalnych zastosowań w medycynie, psychodelików no w, w zasadzie stale się poszerza. To spektrum potencjalnych zastosowań naukowcy ciągle odkrywają nowe, gdzieś tam spekulują, że mogą um, pomagać. W, no takie najbardziej, powiedzmy, rozwinięte są badania nad leczeniem depresji i stresu pourazowego, natomiast pojawiają się właśnie nowe zastosowania typu klasterowe bóle głowy, zaburzenia odżywiania. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Dopiero te badania w zasadzie ruszyły na nowo od początku tego wieku. Wcześniej przez kilka dekad ze względów politycznych one były zablokowane na całym świecie. To spróbuję teraz porządkować mm. wiedzę na ten temat. Zacznijmy może w ogóle od definicji. Co mm. to są psychodeliki? Gdzie się kończy zakres tego słowa, mm. tego terminu? Samo słowo um, psychodelik powstało w latach 50., -tych. jeszcze psychiatra Humphrey Osmond um, tak nazwał um, tę grupę substancji w korespondencji z Zadosem Huxleyem, i ta nazwa się przyjęła. Wcześniej one były nazywane halucynogenami albo psychozomimetykami, czyli substancjami imitującymi, wywołującymi stan imitujący psychozę. No natomiast psychiatrzy, którzy z nimi pracowali, zauważyli, że dzieje się coś innego, że pacjenci, którzy je otrzymują, nie doświadczają halucynacji w ścisłym rozumieniu tego słowa, czyli jakichś takich doznań percepcyjnych kompletnie oderwanych od, od ciała czy od, od procesów myślowych i też nie doświadczają stanu psychozy, tylko jest to coś jakościowo innego, w związku z czym zaproponował właśnie Humphrey Osmond nazwę psychodelik, czyli odsłaniający umysł. Do najbardziej klasycznych psychodylików należy psylocybina, która występuje w tzw. magicznych grzybach halucynogennych, LSD, półsyntetyczna substancja, pewnie najbardziej znana, oprócz tego meskalina, z którą eksperymentował między innymi Witkacy, ale nie tylko. I dymetrolotryptamina, czyli składnik aktywny ajałaski, popularnego w ostatnich latach napoju pochodzącego z Amazonii. One pod względem wywoływanych doświadczeń są bardzo do siebie zbliżone, to znaczy, stany, które one wywołują, są, wiążą się często z synestezją, ze zmianami w sposobie przeżywania emocji, ze zmianami percepcyjnymi, z, ze zmianami w obrazie własnego ja, tak szeroko patrząc. Natomiast to, co je łączy tak pod względem farmakologicznym, to jest silny, silny wpływ na receptor serotoninowy 5HT2A, który jest według neuronaukowców powiązany z taką elastycznością, zarówno elastycznością poznawczą, jak i taką elastycznością neuronalną, można powiedzieć. Więc no stąd też niektórzy na przykład no współcześni badacze postulują, żeby w ogóle zmienić nazwę, nie mówić o psychodelikach, tylko o psychoplastogenach, bo według nich to jest ta właściwość najbardziej gdzieś tam charakterystyczna dla tej grupy substancji. Aczkolwiek no, trwa spór, debata, czy to, czy to jest uzasadnione. Według mnie nazwa psychodelik jest najlepsza, rzeczywiście. Mm -hmm. Tylko, ona obrosła właśnie taką paskudną publicity, czy jak to się nazywa mm -hmm. po polsku. Fama. No, renomę zło, Re, Renomę tak, no właśnie. I to się skąd wzięło? Z tego, że. No, lata trudno, 60? Mi, trudno mi powiedzieć, skąd, skąd to się wzięło, ale na pewno lata 60. się do tego przyczyniły, i też um, wojna z narkotykami, szeroko rozumianymi narkotykami, nie tylko z psychodelikami, ale była ważnym elementem kampanii wyborczej Nixona, który dążył do tego, żeby wygrać w wyborach prezydenckich, no i uczynił. Z psychodelików, ale w ogóle ze środków psychoaktywnych szeroko rozumianych, takiego trochę kozła ofiarnego z uwagi na to, że no to był temat nośny w, tamtych, w tamtej dekadzie, w Stanach hipisi nadużywali ewidentnie tych substancji w kontekście pozamedycznym, w kontekście rekreacyjnym. No i to wzmocniło też taką głęboką przepaść międzypokoleniową pomiędzy właśnie kontrkulturą młodzieżową a pokoleniami wcześniejszymi, które stworzyły ten powojenny ład, zakładały, że ich dzieci będą chciały ten ład Współtworzyć, podtrzymywać, a młodzież wolała jeździć na Woodstock zamiast do Wietnamu na wojnę. Więc, więc były ważnym przyjmowanie psychodelików było ważnym elementem tożsamości kontrkultury amerykańskiej, więc no, konserwatywna administracja Nixona wywołała taką, można powiedzieć, że panikę moralną w, związaną z, z nadużywaniem psychodelików. No i po części przyczyniła się w, do przerwania badań nad nimi, które trwały od kilku dekad. Następnie za pośrednictwem swoich, swoich wpływów takich gospodarczych i politycznych przeforsowała prawo takie bardzo prohibicyjne za pośrednictwem ONZ-u w konwencji ONZ-owskiej z 1971 roku. To tak trochę trąca jakąś teorię spiskowo, To promieniowanie kulturowe Ameryki aż tak silne, bo wydawałoby mhm. się, można byłoby sobie wyobrazić sytuację, w której te substancje psychodeliczne są badane w innych państwach, w Szwecji na przykład, mhm. w Chile. Ta gałąź nauki rozwija się znakomicie. Mm -hmm. I rzeczywiście w niektórych krajach, na przykład w Szwajcarii, na, na początku lat 90., grupka psychiatrów dostała pozwolenie na to, żeby, żeby stosować w swojej praktyce klinicznej. Natomiast to trwało tam kil, przez kilka lat. Były oczywiście małe projekty gdzieś tam rozpraszone na świecie. Natomiast znaczna część tych badań wcześniejszych, w latach 50., 60., jednak była prowadzona w krajach anglosaskich, gdzie to Stany Zjednoczone rozdawały karty i ich zdanie było najistotniejsze. Myślę, że współcześnie jest dosyć podobnie. To znaczy, że znaczna część tych najbardziej przełomowych badań jest prowadzona w Stanach przede wszystkim na Johns Hopkins University i na Uniwersytecie Nowojorskim. No oczywiście Europa tutaj nie pozostaje daleko w tyle i są też ośrodki duże badawcze w Zurychu chociażby w, czy w Londynie, w Niemcy też dosyć prężnie działają, jeżeli chodzi o badania nad psychodelikami, czy, czy Czechy, w zasadzie tuż za naszą granicą, tak. bardzo blisko nas. Natomiast w Polsce też kilka takich projektów już ruszyło w zeszłym roku. Natomiast nie są to projekty związane z podawaniem psychodelików ludziom, z uwagi na to, że przy obecnej klasyfikacji prawnej no tego rodzaju przedsięwzięcia są z praktycznych względów niewykonalne. Mhm. Zakaz, jakby, czy odium ciążące na psychodelikach jest nadal, a badania jednak są prowadzone mm -hmm. po tej kilku trwającej kilka dekad przerwie. I jak to się wydarzyło? To wydarzyło się dzięki determinacji kilku wysoko postawionych naukowców. Tutaj Ron Griffiths, psychofarmakolog właśnie z Johns Hopkins University, jako pierwszy. Po tej kilkudekadowej przerwie zaproponował od strony metodologicznej bardzo porządny projekt. No, sam miał kilkudekadowe doświadczenie w, we współpracy z różnego rodzaju agencjami rządowymi amerykańskimi. Sam podchodził bardzo sceptycznie do tej tematyki i gdy zobaczył wyniki z tego, co mówi, to sam był zaskoczony, że to tak pozytywnie wpłynęło. To był projekt dotyczący wpływu na zdrowych ochotników, nie na pacjentów, no bo to było w zasadzie takie pilotażowe badanie dotyczące tego, jak, jakie zmiany można zaobserwować obserwować w, w ludziach po, po odpowiednio przeprowadzonej sesji z psychodelikami. To się oczywiście wiąże z wcześniejszym przygotowaniem, z, ze stworzeniem odpowiednich warunków dla tego doświadczenia, z późniejszą integracją też, czyli te treści, to doświadczenie jest omawiane z psychoterapeutami, żeby... No, po poczekaj, prostu... poczekaj, po kolei, bo powiedziałeś, że to były badania, które były zrobione właściwie pod względem metodologicznym. Co to znaczy? To znaczy, jak się bada psychodeliki? No tutaj jest to jest bardzo szeroki temat. Teraz psychodeliki są badane w ramach takiego powszechnie obowiązującego modelu psychofarmakologicznego, czyli muszą być dwie grupy. Grupa kontrolna, grupa eksperymentalna, grupa eksperymentalna dostaje substancję czynną, grupa kontrolna dostaje placebo. No i to jest podstawowy problem z psychodelikami, jak zrobić, jak znaleźć placebo, które byłoby skutecznym narzędziem do oszukania uczestnika sesji i też badaczy, żeby nikt nie wiedział, czy to rzeczywiście była substancja czynna czy substancja nieaktywna. Zazwyczaj już po pół godzinie widać po osobie, która dostała substancję czynną, że znajduje się w mocno zmienionym stanie świadomości. No ale pomimo tych jakby problemów metodologicznych tak czy inaczej jest ten, ten model wykorzystywany w badaniach również z psychodelikami, delikami, Porównuje się po prostu wpływ substancji czynnej, jakby z, ze wpływem placebo, i na tej podstawie wyciąga się wnioski na temat tego, do czego można zastosować. To się wczące, bo placebo, definicja w ogóle nie powinno działać. Ono powinno, to jest substancja nieaktywna, Albo, mm, w żaden albo sposób, działać prawda? w taki sposób, żeby nie. Na przykład stosowano w badaniach nad psychodelikami ritalin, jakieś niacynę też. Niacyna wywołuje takie poczucie pieczenia, rozgrzania organizmu, mm -hmm. i w niektórych być może, w Uczestników badania to może wprowadzić, zwłaszcza tych, którzy nie przyjmowali wcześniej żadnych środków Aha. mocnych psychoaktywnych, że to jest działanie ewentualnie psorocebinowe. Natomiast, przynajmniej jeżeli chodzi o te zastosowania psychoterapeutyczne, to niacyna z tego co wiem, ma raczej niewielki potencjał, więc jest substancją nieaktywną psychoterapeutycznie. Rozumiem. Mhm. Pół żartem, to... pół seria, bo rozmawiamy nie tylko z okazji konferencji, ale również przy okazji Twojej książki, mhm. która jest zbiorem wywiadów z naukowcami, badaczami psychodelików. W każdym niemal wywiadzie pada pytanie: jakie są Pańskie doświadczenia mhm. z psychodelikami? To y, przypadek, czy to rzeczywiście są osoby, które zażywają takie zażywały. To książka, tytuł książki: Czy psychodeliki uratują świat? To jest ta książka, której tak, tytuł jest zaczepny. Tytuł jest zaczepny i tym został zaproponowany przez wydawnictwo. Wydaje mi się, że całkiem nieźle rzeczywiście się sprawdził. Natomiast, bo zapytałaś o osobiste doświadczenia. Czy rzeczywiście wiele osób, które. Decyduje się poświęcić jakby życie na, na akurat na, tą, na ten obszar, ma wcześniejsze doświadczenia z psychodelikami, natomiast jest coraz większa taka rozrastająca się grupa naukowców, którzy interesują się tymi substancjami od strony takiej powiedzmy czysto teoretycznej, to znaczy badają je, ale sami nie przejmowali. Co Ciekawe też jest, w zeszłym roku chyba opublikowano wyniki badania dotyczącego tego, że przyznawanie się do osobistych eksperymentów z psychodelikami powoduje, że ci naukowcy są postrzegani w swojej grupie, w swoim środowisku ekspertów jako mniej kompetentni, jako tacy już stronniczy. I to rzeczywiście. No, też miałam takie o wrażenie, tym. szczerze powiedziawszy, że, że jakby poziom ekscytacji tymi środkami jest dosyć wysoki. Mhm. Niektóre znaczy, ja, ja, niektórych. ja i tak, tak. Ja i tak do, do książki wybrałem osoby, które mają umiarkowany entuzjazm, ale tak A, rzeczywiście rozumiem. w ogóle w tej kulturze psychodelicznej, kultura, znaczy historia tej kultury psychodelicznej, no, zna wiele przykładów osób, które amanowały nadmiernym entuzjazmem i rzeczywiście chciały za, za ich pomocą zbawiać świat i były przekonane. O tym, że wszyscy powinni je przyjmować, no nie wszyscy powinni przyjmować psychodeliki, zwłaszcza osoby z grupy ryzyka, jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia psychotyczne, no jak najbardziej powinny ich unikać. Ale no, należy też pamiętać, że psychodeliki, nawet jeżeli się zadba o odpowiednie warunki i odpowiednio się przygotuje do sesji, mogą wywoływać bardzo, Trudne, nieprzewidywalne, negatywne doświadczenia. I sondaże też pokazują, że po przejściu przez takie trudne doświadczenia pewien odsetek ludzi przez wiele miesięcy zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, z którymi wcześniej nie miało do czynienia i żałuje, że przyjęło tę substancję. Więc no nie są to, są to substancje w porównaniu z innymi środkami, typu nie wiem, kofeina czy alkohol, znacznie mniej przewidywalne. Tutaj manipulowanie po pierwsze nastawieniem, po drugie otoczeniem, po trzecie dawką może bardzo z, zmieniać efekty, które, które te substancje wywołują. Dlatego tak bardzo się dba w badaniach o stworzenie odpowiedniego kontekstu i wcześniejsze odsianie osób, które potencjalnie mogłyby... Doświadczyć jakichś takich negatywnych, długofalowych skutków ubocznych. A czy to w ogóle jakoś nie, nie uniemożliwia przypadkiem takich porządnych badań akademickich te, tych, tych substancji? Bo jeśli tak wiele zależy od kontekstu, tak bardzo indywidualne są te reakcje na psychodeliki, to nie sposób jest budować jakichś takich obrazu, który byłby generalny, który obowiązywałby niezależnie mm -hmm. od takich osobistych cech charakterologicznych, jak osoby, mm -hmm. które przyjmuje to. To jest ogromna to przeszkoda chyba. Schodyliki też łączą dwa światy, które zazwyczaj i w dalszym ciągu są w dużej mierze oddzielone od siebie, czyli świat psychoterapii i świat farmakoterapii. To, o czym powiedziałeś, no to w zasadzie jest zastrzeżenie, które można skierować ku każdej formie interwencji psychoterapeutycznej. Każda psychoterapia jest indywidualna, wymaga indywidualnego podejścia. Hmm. Pacjent ma swoją własną historię osobistą, ma swoje własne problemy. W farmakoterapii rzeczywiście zachodnia medycyna. Dąży do, jest taki ideał Magic Bullet, czyli magicznego pocisku, leku, który jest, do tego dąży medycyna, żeby tworzyć leki, które działają na konkretną przypadłość, niezależnie właśnie od kompetencji lekarza, niezależnie od nastawienia pacjenta, niezależnie też od warunków, w których jest ten, ten lek podawany bez skutków ubocznych najlepiej. No i schodyliki tutaj kompletnie nie pasują do, hmm. tego, do tego ideału, z uwagi na to, że są wręcz przeciwieństwem tego magicznego pocisku. Mogą bardzo inaczej działać na różne osoby. W różnych kontekstach. Natomiast rzeczywiście póki co naukowcom wydaje się, że udaje się unikać jakichś takich poważnych, negatywnych efektów i też tworzyć pewnego rodzaju wystandaryzowane jednak warunki, w których no jeżeli chodzi o, na przykład o badania nad psylocybiną, to w, zgodnie z moją wiedzą nie było ani jednego przypadku takich długofalowych negatywnych reakcji, jeżeli chodzi o MDMA na stronie. MAPS, czyli organizacji amerykańskiej, która te badania w kontekście stresu pourazowego prowadzi w Stanach Zjednoczonych, na 1800 sesji była podobno jedna negatywna reakcja, taka, mm. która wymagała jakiejś interwencji. Więc no w porównaniu z innymi lekami, które są powszechnie dostępne, można jednak stwierdzić, że ten profil bezpieczeństwa psychodelików, jeżeli się zadba o odpowiednie warunki, odsieje właśnie osoby z grupy ryzyka, jest raczej wysoki. To może spróbujmy, jakby zejść do takiego poziomu teraz fizycznego. Mm -hmm. Co na pewno wiemy o psychodelikach? Co wiemy o sposobie ich oddziaływania na ludzki układ nerwowy? Możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że ich działanie głównie właśnie wynika z um, wpływu na te receptory 2A serotoninowe. Przeprowadzono taki eksperyment, że podano substancję, która blokuje te receptory, a później podano psylocybinę i ludzie nie doświadczali żadnych efektów. Czyli zablokowanie tych receptorów wyłącza te efekty psychodeliczne. Zaobserwowano również, um, i to są stosunkowo nowe badania, chociaż od wielu dekad naukowcy spekulowali, że psychodeliki mogą pobudzać neuroplastyczność. Dopiero w, w zasadzie w ostatnich latach dostajemy konkretne dowody na to, że rzeczywiście się to dzieje. W zeszłym roku w piśmie Neuron opublikowano jakoś w lecie dosyć głośny artykuł z badań, eksperymentów przeprowadzonych na myszach. Tam zaobserwowano rozrost kolców dendrytycznych po jednej aplikacji psylocybiny. Te kolce dendrytyczne stawały się o 10% gęstsze i o 10% trwalsze, więc jakby powstawały nowe synapsy. Ten efekt może mieć kluczowe znaczenie chociażby w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, ale też w leczeniu takich konsekwencji fizjologicznych, na przykład przewlekłego stresu czy depresji. No wiemy, że jeżeli ktoś jest narażony na silny stres czy na depresję, no to podwyższony poziom kortyzolu uszkadza synapsy i te synapsy nie zawsze, nie w przypadku wszystkich osób, powracają do normy, gdy ten stres zniknie, więc być może pobudzanie tych synaps chociażby psychodelikami, czy w tymi klasycznymi, czy mniej klasycznymi jak ketamina, no mogłoby przyspieszyć ten proces powrotu do zdrowia, albo w ogóle go umożliwić. Natomiast jeżeli chodzi o wpływ na, na ciało, to też warto zaznaczyć, znaczy, że są to substancje nieuzależniające, cechujące się bardzo niską toksycznością, a wręcz no, brakiem neurotoksyczności, tak jak powiedziałem, raczej one stymulują układ nerwowy do rozwoju niż go uszkadzają. Nie są też udokumentowane jednoznaczne przypadki przedawkowania, pomimo tego, że to nie jest tak, że ludzie nie przyjmowali wysokich dawek, mm -hmm. są różne historie opisane, gdzieś tam nawet przypadki tysiąckrotnych przedawkowań, przyjęcia większej dawki niż taka standardowa. No i ci ludzie, w, nie udokumentowano zgonów jakby związanych z działaniem, bezpośrednim działaniem psychodelików. Ale co to znaczy, że nie uzależniają? znaczy, jak rozumiemy uzależnienie? Mhm. Bo z jednej strony jest to jakieś działanie fizjologiczne, mhm. prawda? Że organizm się domaga danego środka. Ale to jest też tak, że człowiek tęskni za pewnym stanem, który one wywołują. No i teraz właśnie, jak Tutaj rozumiemy uzależnienie. Ja, ja opieram się na takiej definicji medycznej, czyli że jeżeli substancja jest przyjmowana... Regularnie wywołuje zespół abstynencyjny, właśnie uczucie głodu i prowadzi, zmusza użytkownika do kompulsywnego przyjmowania, nawet jeżeli cierpią na tym inne obszary jego życia. W przypadku psychodelików ten efekt nie zachodzi. Po pierwsze nie, jest, nie powstaje tolerancja farmakologiczna, to znaczy w przypadku większości substancji, jak są przyjmowane regularnie, to użytkownik musi zwiększać dawkę, żeby czuć wcześniejszy efekt. W przypadku psychodelików on bardzo szybko wzrasta ta tolerancja, więc jakby nawet... Po Dwóch dniach, jak się przyjmie psychodeli, to on nie, nie zadziała tak jak pierwszego dnia, więc jakby nie da się ich przyjmować w ciągach, i też większość ludzi nie chce ich przyjmować w ciągach, z uwagi na to, że te doświadczenia są bardzo mocne, i też ludzie, którzy z nich korzystają również poza medycznie, rekreacyjnie, przyjmują je, to wynika z sondaży, mniej więcej trzy, cztery razy do roku średnio, więc nie, nie są to substancje, które prowadzą do kompulsywnego gdzieś tam zażywania. Też w badaniach na zwierzętach, jak, podawano, jak umożliwiano zwierzętom właśnie przyjmowanie psychodelików, przyjmowały zazwyczaj raz i przestawały naciskać dźwignię po jednej aplikacji. To znaczy nie miały ochoty, tak jak w przypadku kokainy czy opioidów, no nie miały ochoty w, gdzieś tam powracać do tego stanu. To były badania prowadzone w tej klasycznej klatce Skinnera, więc ja w ogóle mam trochę zastrzeżenia do tego modelu badania potencjału uzależnienia uzależnieniowego substancji, no z uwagi na to, że w takich warunkach badamy tak naprawdę nie wpływ substancji na szczura, tylko badamy wpływ substancji na szczura, który jest w izolacji, jest sam w klatce i w zasadzie jedyne co mam do wyboru, to jakby aplikowanie sobie sobie jakiejś substancji, która poprawia jego nastrój na miejscu tego szczura. Pewnie też bym to robił, gdybym nie miał nic innego do, do roboty. I w latach 70. taki badacz Bruce Alexander troszeczkę podważył zasadność tego modelu i stworzył klatki szczurzy raj, można powiedzieć, szczurzy park, gdzie szczury miały nie tylko te dźwignie z różnymi substancjami, ale też mogły wchodzić w interakcje ze sobą nawzajem, miały dużo zabawek, warunki takie idealne dla szczura, no i one też nie były zainteresowane, ale nawet tymi substancjami uzależniającymi typu kokainą, morfiną wolały bawić się ze sobą, kopulować i, i, i jeść. Więc, jakby ten model, właśnie ta klatka Skinnera, ma swoje ograniczenia. Badania prowadzone z, udziałem tego, z użyciem tego narzędzia. Wspomniałeś to czasopismo Neuron, tak? Mm -hmm. Periodek naukowy. To jest dobre, dobre czasopisma. Wydaje mi się, że w kręgach neuronaukowców jest dosyć opiniotwórcze. Mhm. Czy wyniki badań dotyczących psychodelików ukazują się w takich periodykach jak Nature czy Science? Tak, czy... Tak, tak, tak? Jak tak, najbardziej. Jest... Journal of Psychopharmacology. Tak, mhm. jak gdyby, w, jeżeli chodzi o mainstream naukowy anglojęzyczny, to te treści w zasadzie od kilkunastu lat już gdzieś tam krążą w, w obiegu, no takim, no w takim głównym nurcie, że tak powiem. Ten temat wszedł w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w. No interesują się nim nie tylko naukowcy, ale też no, zwiększa się liczba firm, które wiążą jakąś tam jakieś nam nadzieje z no, wdrażaniem. Psychodelików do medycyny mm -hmm. i no to jest zjawisko tak, jak tutaj rozmawialiśmy przed, przed audycją, no, kompletnie odmienne od tego, o czym fantazjowali się pisi w latach 60. -tych. to znaczy no, teraz technokracja decyduje o tym, co będzie się działo z psychodelikami. Technokracja rozumiana jako eksperci właśnie z różnych dziedzin, naukowcy, bankierzy, wydaje się, że oni nadają kierunek w tym momencie rozwojowi historii psychodelików. Znaczy Ale oni też... w ogóle są zainteresowani rozwojem te, tego typu badań, no, bo, to jest... cel... nie... To... Nie... Mhm. bo to potencjał tak wyobrażam sobie, to nie przynosi jakichś wielkich. Dochodów, ponieważ stosujesz to rzadko, mm -hmm. i wpływ tej, tych substancji polega na tym, jak rozumiem z tego, co, co powiedziałeś, że wywołują one pewne przeżycia, które stają się jakąś bazą dla ciebie, do dalszych przemyśleń, do jakby kształtowania swojej, no nie wiem, sam siebie powiedzmy. Mm -hmm. Niekonieczne jest takie farmakologiczne podtrzymywanie odpowiedniego stężenia psychodelików tak. w twoim mm -hmm. organizmie, raczej liczy się ten. Ten, to pojedyncze doświadczenie jakoś promieniuje na przyszłość. W związku Tekst, z czym jakby z tego wielkich się. pieniędzy mm. nie będzie. Jeżeli chodzi o związki psychodelików z kapitalizmem, no to one są coraz mocniejsze. To znaczy no pojawiło się kilka firm, które dążą do opatentowania cywilny, na przykład nie da się opatentować, bo jest substancją naturalną, natomiast można opatentować formułę, kontekst, w którym ona jest podawana i do tego dążyła jedna z firm takich bardziej, powiedzmy, drapieżnych korporacji psychodelicznych. To spotkało się z dużym sprzeciwem, to znaczy ona złożyła roszczenia patentowe dotyczące wystroju pomieszczenia, dotyczące też przebiegu samej interwencji, na przykład czy terapeuta może pokrzepić pacjenta w trudnej chwili? Czy może go wziąć za rękę, jak jest mu ciężko? Tak, Patentowanie ceremonii wszystko... parzenia herbaty, tak? Chyba mm. no, prób tak. Próbowali tego rodzaju rzeczy opatentować. Opatentowali swoją metodę syntezy psylocybiny i mm. podają nie, nie psilocybinę, tylko COMP360. Tak, tak to jest opisywane. Natomiast um, firmy farmaceutyczne mogą być i są zainteresowane nie tylko samymi tymi klasycznymi psychodelikami, tylko dążą do tego, żeby jakby określić efekt który odpowiada za ich terapeutyczny wpływ i stworzyć niepsychoaktywne analogi, które można by było wprowadzić na rynek. Czyli na przykład jeżeli znajdziemy proces, który odpowiada za ten wspomniany przeze mnie wzrost synaptogenezy, wzrost neuroplastyczności, no to można stworzyć analog niepsychoaktywny psychodelików, który nie będzie wywoływał... TRIPA, nie będzie wywoływał tak. mocnego doświadczenia, natomiast będą go mogli przyjmować nie wiem, pacjenci np. z Parkinsonem czy Alzheimerem, żeby pobudzić swój układ nerwowy. Więc firmy farmaceutyczne i też nie, nie tylko firmy farmaceutyczne, bo też np. amerykańska agencja wojskowa DARPA też inwestuje w, właśnie w poszukiwania tych nowych, niepsychoaktywnych analogów, psychodyników, które mogłyby znaleźć zastosowanie w medycynie. A dlaczego Darpa akurat tym jest zainteresowana? A Darpa to no, generalnie. Trzeba zapytać kogoś z DARPA, ale... ale tak, ale oni w, no, mają, z tego co wiem, dosyć długą tradycję w, w ogóle inwestowania we wszystkie nowe kierunki rozwoju, że tak powiem, które w, no, to często też czerpali, zdaje się, że inspiracje z kultury jakiejś tam popularnej, z literatury i wdrażali, próbowali wdrożyć później te rozwiązania. To pytanie myślę, że powinieneś zadać. Innemu prelegentowi naszej naszej konferencji, czyli Łukaszowi Kamińskiemu, mm -hmm. profesorowi Amerykaniście z, z UJ, który no, tą tematyką się znacznie bardziej wnikliwie zajmuje niż. No, to jest tak. trochę śmierdząca sprawa, bo to jak tak. rozumiem, chodzi o modyfikowanie jakoś umysłowości żołnierza, tak, żeby był skuteczniejszy. Tak. No. Mm -hmm. Tak, znaczy no w, tak jak to Łukasz, Łukasz Kamieński opisuje w nowym wspaniałym żołnierzu, no to rzeczywiście amerykańskie agencje rządowe, nie tylko amerykańskie, jakby dążą do tego, żeby tego żołnierza usprawniać na różne sposoby, zarówno jeżeli chodzi o takie technologie zewnętrzne, typu egzoszkielet, jak i farmakoterapię, czyli zastosowanie różnych środków, które będą tego żołnierza pobudzać, zwiększać jego czujność, zwiększać jego wydajność, no, ale też jakby modyfikacje genetyczne, z tego co wiem, to gdzieś tam w tym obszarze też, też trwają badania. Ciekawe, jak to połączyć, skoro generalnie te środki powodują zwiększenie empatii. No w, e, właśnie tutaj ale rzeczywiście ja, rzeczywiście się ja, za... nie, Ja się wtrącę, ale skąd wiemy, że zwiększają poczucie empatii? Bo to, że Ken Casey o tym opowiadał, mm -hmm. że jakby to było treścią tego komunikatu, że łączmy się z tą matrycą przyrody, świata mm -hmm. i tak dalej, że te daliki właśnie w ten sposób jakoś pomagają tę łączność nawiązać... Ale czy my to wiemy, czy to zostało potwierdzone w jakiś taki twardy, bardziej sposób? Czy to no jest tak, aura? rzeczywiście ten efekt jest, jest obserwowany w badaniach klinicznych. Bardzo często pacjenci mówią, że na tym może być tak, że jeżeli chodzi o fenomenologię tych subiektywnych doświadczeń, to ten efekt od nawiązania kontaktu nawiązania poczucia więzi może być kluczowe, Toż tak? to psychologa kliniczna, na przykład Rosalind Watts z, z Londynu, która realizowała pierwsze badanie pilotażowe takie dotyczące wpływu psylocybiny na depresję, ona uważa, że to jest w ogóle kluczowy element, właśnie wzrost poczucia połączenia z własnymi jakimiś Zaniedbanymi aspektami własnego ja, czy z innymi ludźmi, czy z przyrodą otaczającą, czy jakoś szerzej z, z całym światem. Bardzo podobne efekty zaobserwowano na Johns Hopkins University. No w wielu miejscach, w wielu środkach badań. Rzeczywiście sporo osób opowiada o tym, że stały się bardziej empatyczne, bardziej gdzieś tam współczujące, z większą wyrozumiałością podchodzą do swoich własnych wad, czy do wad innych osób. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to są wnioski z badań prowadzonych w konkretnych warunkach i, nie na, i też psychodeliki nie na wszystkich działają w taki sam sposób, tak jak mówiłem wcześniej. No są, są też osoby, które przyjmowały te środki i mają zgoła odmienne podejście, to znaczy no są osoby właśnie inwestujące, no nie wiem, to Peter Thiel na przykład, taki dosyć kontrowersyjny biznesmen, który wprost mówi, że monopol to jest jedna strategia sensowna prowadzenia biznesu. No też popierał Trumpa w wielu, wielu gdzieś tam momentach i on jest jednym z głównych inwestorów teraz badania psychodeliczne, więc yy, i zdaje się, że jego podejście do prowadzenia biznesu bardzo mocno wpływa na decyzję właśnie firmy, w którą zainwestował, yy, właśnie zajmującej się psylocybiną. Czy mam wrażenie, że trochę zacząłeś nam odpowiadać na niezadane jeszcze pytanie? Okay. <laughs> Rozmawialiśmy o tym przed audycją, że skoro natura nas nie wyposażyła w takie możliwości, nie wiem, rozszerzania działania umysłu, tudzież właśnie takiego poczucia bliskości, tak? Ze światem, z naturą, z innymi ludźmi itd. Może ona miała rację. Może nie mm -hmm. wszystkim to Służy? No nie, no nie wszystkim służą psychodeliki. Są przypadki, jakby, tak jak mówiłem, no poważnych konsekwencji, chociażby zespół zaburzenia postrzegania spowodowane halucynoganami, jest taka też jednostka psychiatryczna. Są ludzie, którzy cierpią przez wiele miesięcy po sesji, jakby doświadczają zmian w percepcji, które są bardzo uciążliwe. Natomiast no ja się to oczywiście jest kwestia, na którą można długo dyskutować, ale no natura nas nie wyposażyła w wiele gdzieś tam jakby możliwości, które w przynajmniej naszych organizmów nie wyposażyła w możliwości, które znajdujemy w świecie otaczającym nas przyrody. Jesteśmy w gruncie rzeczy uzależnieni od, od tego świata, znaczy w ogóle nie jesteśmy uzależnieni od świata przyrody, bo jesteśmy elementem świata przyrody, mhm. więc to, że występują te substancje w naturze wydaje mi się być czymś naprawdę fascynującym z uwagi na to, że no, od starożytności używamy nie, maku lekarskiego. Z jakiegoś powodu ta roślina produkuje środki, które uśmierzają ból, znajdują zastosowanie w medycynie aż do dziś, od tysięcy lat. Jeżeli chodzi o psylocybinę, to ona w, na drodze ewolucyjnej pojawiła się wiele milionów lat przed, w grzybach, pojawiła się wiele milionów lat przed Homo sapiens, więc nie jest tak, że wytworzyła dla nas, że grzyby mhm. wytworzyły tę substancję dla nas. Raczej, no, grzyby też są. O tym warto pamiętać, są bliżej im do zwierząt niż do roślin. To są bardziej zwierzęta niż rośliny. One mają swoją własną inteligencję, mają swoje własne cele ewolucyjne, cele związane z przetrwaniem. I z jakiegoś powodu psylocybina jest im przydatna, ponieważ powstała w różnych liniach ewolucyjnych grzybów. Natomiast w dalszym ciągu nie wiemy do czego dokładnie im ona służy. Znaczy z dużym prawdopodobieństwem nie powstała właśnie po to, żeby nas, żebyśmy teraz ją tabletkowali i podawali pacjentom. Raczej zakłada się, że większość tych substancji powstaje najpierw jako wtórne metabolity w grzybie lub w roślinie, czyli substancje będące efektem ubocznym jakichś procesów takich krzyciowych zachodzących w organizmie. Natomiast jeżeli służy przetrwaniu, ten właśnie wtórny metabolit, no to jest przekazywany kolejnym pokoleniom i utrwala się w, jako cecha gatunkowa. Wracając do Twojego pytania, nie, nie wydaje mi się, żeby sięganie po jakiekolwiek środki, jakby zmieniające świadomość w momencie, w którym można wynieść z nich jakąś korzyść, było czymś niestosownym, złym moralnie. Wręcz przeciwnie, jeżeli możemy uśmierzyć ból. No to korzystajmy z tych narzędzi. W przypadku psychodelików takim zastosowaniem najbardziej etycznym jest podawanie ich osobom terminalnie chorym, które żegnają się z, z życiem, mają, umierają z powodu nie wiem, ciężkich nowotworów chociażby, i odbieranie im prawa do tej interwencji, bo widać jakby z badań, że poziom niepokoju i poziom depresji u tych osób spada u znaczącej większości z nich na wiele miesięcy te osoby są w stanie wyjść ze stuporu, który jest związany z tym przerażeniem, śmiercią, nawiązać satysfakcjonujące relacje z bliskimi, odzyskać kontakt z samym sobą, umrzeć w spokoju, więc zastosowanie psychodelików w opiece paliatywnej jest kierunkiem, którego blokowanie jest w moim odczuciu najbardziej nietyczne. to znaczy tym osobom już nie jesteśmy w stanie w żaden sposób pomóc, więc przynajmniej podajmy im psychodelik rozumiany w tym kontekście jako taka, takie lekarstwo egzystencjalne. Wszystko wskazuje na to, że przez to doświadczenie w odpowiednich warunkach, pod nadzorem ekspertów, terapeutów, pomaga tym ludziom odejść w spokoju. Mamy takich ekspertów już? Na świecie czy w Polsce? Na świecie, w ogóle. Na świecie, na świecie w ogóle mamy w Polsce, tak. No. tak. Tak, tak. Znaczy to akurat ten obszar był przez wiele lat najlepiej przebadanym, jeżeli chodzi o tę współczesną metodologię, wręcz on stał się punktem wyjścia do szerszych badań nad wpływem antydepresyjnym psychodelików, to znaczy zaobserwowano u tych pacjentów w Stanach Terminalnych silny efekt właśnie antydepresyjny, no i agencje rządowe amerykańskie zasugerowały, że mamy do czynienia z epidemią w ogóle zaburzeń nastroju, więc może powinniśmy sprawdzić wpływ psychodelików nie tylko na tą wąską grupę pacjentów, tylko szerzej na ludzi, na ludzi pogrążonych w depresji. I też zresztą FDA amerykańska Agencja spraw żywności i leków przyznała psylocybinie status w leczeniu depresji, status terapii przełomowej. To jest taki specjalny status pomagający skrócić procedurę dopuszczania leku na rynek. Więc aktywnie wspierają, że tak powiem, ten proces. Zdają sobie sprawę z tego, że jest coraz więcej ludzi pogrążonych w depresji. Psychiatria też nie kończą się jej narzędzia, jakby doradzenia sobie z, taki, z taką różnorodnością. Też przyczyn depresji, no bo depresja nie ma tylko jakby źródeł takich czysto biologicznych. I źródła z tego, co wiem, są znacznie bardziej złożone. Mówi się o biopsychospołecznych źródłach źródłach depresji, więc no stąd też terapia psychologiczna jest to tyle przełomowa w świecie w ogóle zarówno medycyny, takiej opartej na podawaniu leków, jak i w psychoterapii, że łączy bardzo różne formy interwencji, to znaczy jest obudowana to nie jest tylko efekt farmakologiczny tylko to jest obudowane to jest podawanie leku w bardzo w ramach bardzo rozbudowanej interwencji psychoterapeutycznej pytanie czy gdybyśmy chcieli zastosować tę terapię na skalę masową to czy to będzie refundowane jeżeli tak to wszystko hmm. bo to jest potwornie droga procedura musi być dwóch terapeutów w trakcie sesji muszą być wcześniejsze spotkania przygotowujące późniejsza integracja więc wdrożenie terapii psychodydycznej wymagałoby dużych zmian w sposobie myślenia o organizacji tego systemu zdrowia medycznego Psychicznego i w ogóle systemu zdrowia. Ale swoją drogą to powiedziałeś, że potrzeba dwóch terapeutów. Konkretnie potrzeba i mężczyzny, i kobiety. Zazwyczaj tak jest, oczywiście. E, właśnie. Że Dlaczego? Powodem jest to, że w trakcie sesji ludzie mogą przeżywać bardzo różne stany. Na przykład mogą. Przeżywać doświadczenia, w przypadku których woleliby na przykład rozmawiać z osobą tej samej płci, albo z osobą przeciwnej płci. To jest czysto indywidualna kwestia. Akurat wprowadzenie do sesji terapeutów obojgać płci wynika z tego, że trudno przewidzieć, czy pacjent będzie przeżywał jakieś stany, które będą. Bardziej go skłaniać do rozmowy z mężczyzną czy z kobietą. Chodzi po prostu o zrównoważenie takiego pierwiastka jakby męskiego i kobiecego, jeżeli one w ogóle istnieją, ale no tak mówiąc, bardzo ogólnikowo, generalizując, chodzi o to, żeby po prostu było pełne spektrum możliwych reakcji, możliwie najpełniejsze. Mm. Mhm. Ja bym powiedziała, że bardziej chyba chodzi o doświadczenia, ale mamy inną rozmowę. Przeciwa? Tak. Temat jest starszy niż my jako gatunek. Jest stary jak świat. Psychatolików. One były obecne w przyrodzie od, od, od zarania przyrody. Mm -hmm. I też wiedza na temat korzystania z tych psychodolików, taka praktyczna, jakby jest starsza niż cywilizacja zachodnia i tak dalej. Czy my na przykład teraz w tych badaniach prowadzonych na uczelniach, w klinikach, czasem korzystamy z rad czy podpowiedzi przedstawicieli kultur starszych hmm. niż nasza? Część badaczy czerpie inspiracje z tych bardziej tradycyjnych kontekstów, a część badaczy nie czerpie inspiracji i trzyma się tego modelu zachodniej medycyny. No prawdopodobnie najwięcej naukowców, znaczy naj, największy odsetek naukowców korzysta z tego kontekstu tradycyjnego, Wśród osób zainteresowanych ayahuaską, wśród badaczy badających ten szamanizm południowoamerykański, ten głos rdzennych ludów jest, z tego co wiem, gdzieś tam zbyt często pomijany. To znaczy, zwłaszcza jeżeli chodzi o taką grupę etniczną mazateków. To są Indianie, Meksykańscy, wśród których odkryto w ogóle na nowo lecznicze zastosowanie grzybów w ramach ceremonii szamańskich. Ta grupa etniczna w, w latach 60., kiedy rozkwitła kultura hipisowska, no zmagała się z falą turystów, którzy podchodzili bez szacunku do tych, do tych rytuałów. Te osoby zbyt często traktowały grzyby po prostu jako narkotyk do odurzenia się, a nie jako święte, święty pokarm bogów, tak jak to było nazywane w, w tamtych w tym Kręgu kulturowym, więc przynajmniej jeżeli chodzi o tych badaczy, którzy w największym stopniu nadają gdzieś tam ton tej narracji, no to odnoszę wrażenie, że tam jest spore, spore szacunek i spore i też jakby dużo inspiracji jakby zaczerpniętych z tych kultur rdzennych. Takim dobrym przykładem jest na przykład Charles Grob, taki psychiatra, który no, odegrał ogromną rolę, w, jeżeli chodzi o wskrzeszanie badań nad psychodelikami. No, on też prowadził badania właśnie w Amazonii i podkreśla, że podobieństwa pomiędzy tą interwencją szaman, w ramach, hmm. w ramach ceremonii, a tym kontekstem psychoterapeutycznym są większe niż można by przypuszczać. A byłbyś w stanie powiedzieć, na czym ta inspiracja konkretnie mogłaby polegać? Czego moglibyśmy się konkretnie nauczyć od właśnie e, szamanu? Wiesz co, no, wydaje mi się, że takim najmocniejszym podobieństwem jest wiara w takiego jakiegoś wewnętrznego uzdrowiciela. To znaczy, że osoba znajdująca się pod wpływem jakby poddaje, powinna się poddać działaniu tej substancji i pozwolić się jej poprowadzić. To znaczy psychiatrzy, którzy współcześnie pracują z psychodelikami, też zaznaczają, że w trakcie sesji minimalizujemy komunikację werbalną, zamknij oczy, wsłuchaj się w muzykę i obserwuj swoje wnętrze. Zresztą no, jeżeli chodzi o podobieństwa pomiędzy szamanizmem a, a psychoterapią, no to już Claude lévi wiele dekad temu na nie zwracał uwagę, że to często są różnice bardzo kosmetyczne, to znaczy to, że na przykład szaman bardziej aktywnie uczestniczy, w, wpływa na, na ten proces wewnętrzny pacjenta, przy czym Psychoanalityk, taki klasyczny, Freudowski siedzi po prostu i słucha. To, co z modelu takiego bardziej szamanistycznego wydaje się, wydaje się czerpać, przynajmniej niektórzy psychiatrzy, no to to, że pomimo tego, że sami nie są pod wpływem substancji psychoaktywnej w trakcie sesji, no to jednak zaznaczają, że to osobiste doświadczenia, o którym mówiliśmy wcześniej, że no odgrywa jednak kluczową rolę, dlatego żeby w ogóle zrozumieć, przez co ten pacjent przechodzi. Dlatego w ramach szkoleń dla terapeutów psychodelicznych w Stanach czy w innych krajach jest umożliwiana sesja osobista z daną substancją, którą później ten ekspert będzie podawać innym, żeby po prostu lepiej rozumiał i łatwiej empatyzował z, tym, z tymi przeżyciami. Pacjenta. Badania, o których mówimy, no, odbywają się nie w kontekście, to też warto zaznaczyć, nie w kontekście szamańskim. Ten kontekst szamański jest jakimś takim stosunkowo niewielkim źródłem inspiracji, mhm. jednak one są mocno osadzone w takim mainstreamie medycyny zachodniej, mhm. co ma swoje plusy i minusy. Tak jest. W ogóle to jest taki chyba, ja mam takie troszkę wrażenie, że z badaniami nad substancjami psychologicznymi jest trochę tak, jak było pod koniec XIX, czy na przełomie XIX i XX wieku z eterem. Mhm. Ta idea była funkcjonowała oficjalnie w kręgach naukowych, rodziły się dopiero takie jakieś zalążki teorii Einsteina, on się tam na początku tego XX wieku pojawił, ale było takie ogromne zamieszanie, bo mnóstwo właśnie te mity i mitologia związana z, z pojęciem przestrzeni, próżni tego eteru była wymieszana już z taką twardą naukową wiedzą, jakoś tam doświadczalnie udowodnioną i to jest chyba ten moment też czy jakiś podobny. Mhm. Jeśli chodzi o stan badań nad psychodelikami, że jest mnóstwo szumu takiego informacyjnego. Tak, no rzeczywiście jest w ostatnich latach ten hype na psychoteliki jest według mnie aż nawet aż za duży, za mocny z uwagi na to, że onże inaczej jest nieproporcjonalny do rzeczywistego stanu wiedzy na, na ich temat. To znaczy niektóre efekty widać um, od dawna. Jeżeli chodzi o działanie psychodelików, czyli właśnie ich niska toksyczność, niska szkodliwość, potencjalne korzyści w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości, natomiast trudno jest na tym etapie wnioskować, na ile długofalowe są te efekty, jak to wygląda w ogóle długofalowo. No, jeszcze wiele jest przed nami. No, w tym momencie czekamy wciąż na wyniki ostateczne ostatniej fazy badań klinicznych nad, nad psylocybiną. Nad, nad MDMA już zostały ukończone, natomiast nie zostały jeszcze w pełni opublikowane. Jeżeli zobaczymy, że to rzeczywiście działa tak dobrze, jak wskazywały na to te wcześniejsze pilotażowe badania, no to siłą rzeczy te substancje będą wchodzić do medycyny. Najpierw pewnie w Stanach Zjednoczonych powstaną specjalne ośrodki, w których ludzie będą mogli przechodzić przez takie sesje. A jeżeli powstaną w Stanach Zjednoczonych, no to siłą rzeczy pewnie zaczną powstawać w innych krajach. Kanada, Wielka Brytania, czy Wielka Brytania też idą w tym kierunku. One wejdą gdzie? Bo nie wejdą pod strzechy. Z tego, co mówisz, wynika, że będzie to jednak pewien luksus, na który będzie korzystać z tego typu substancji, terapii opartych na tego typu substancjach, będzie luksusem, na który niewielu nie będzie tylko stać, bo to wymaga no, jeżeli nie będą sesji, udziału to tak... specjalistów i to jeszcze dwójki, czy pary takich specjalistów w najlepszym razie. Czy to tak nie, nie będzie tylko pogłębiać pewnego podziału społecznego na tych, których stać na wydobycie się z jakiegoś koszmarnego doła na, mhm. i na tych, którzy są skazani na pogrążanie się w depresji, na tych skazanych na pogrążanie się w stresie pourazowym. No, Mówisz tak, no to... do polityków tak, znaczy to jest kwestia tego, na ile, czy w jakim stopniu i czy w ogóle będzie refundowana taka, taka mm -hmm. interwencja. To znaczy, no, już teraz w ogóle psychoterapia to jest dobro luksusowe. To znaczy, w większości, no, chociażby w Polsce, ludzi po prostu nie stać na psychoterapię taką mówioną. A co dopiero na psychoterapię z użyciem psychodylików, mm -hmm. która byłaby właśnie obudowana bardzo szeroką i wieloaspektową interwencją psychoterapeutyczną, trudno mi przewidzieć, jak to, jak to mogłoby się potoczyć. Na pewno będą to substancje, które będą wymagały stosowania w w kontekstach, Tak jak powiedziałem, będą powstawać ośrodki, w których ludzie będą mogli przez te doświadczenia przechodzić. ale też równolegle do tej jakby medykalizacji i komercjalizacji psychodelików, zachodzi też proces trzeci, a mianowicie dekryminalizacja naturalnych psychodelików. To znaczy w Stanach Zjednoczonych kolejne miasta decydują się na zmiany w prawie, już zdecydowały już się w ściganie. Użytkowników i posiadaczy naturalnych psychedelików, typu grzyby psylocybinowe czy pejotl czy ayahuasca, stało się najniższym priorytetem dla lokalnej policji. Czyli jak policja ma cokolwiek innego do roboty, to daje spokój ludziom, którzy tych środków używają i je posiadają. Co więcej, stan Oregon w ramach referendum zadecydował. O dekryminalizacji wszystkich środków psychoaktywnych i legalizacji terapii z użyciem psylocybiny. To, co wydarzy się w Oregonie, prawdopodobnie też wpłynie na, na pozostałe stany i na pozostałe kraje, bo to jest, no jeżeli chodzi o gdzieś tam rozwój sytuacji, no to oni powiedzmy, że są najodważniejsi w tych, w tych zmianach w polityce narkotykowej i w ogóle w regulacji psychodelików, to znaczy do końca tego roku mają stworzyć władze stanowe, pewnego rodzaju wytyczne, pewnego rodzaju ramy, w których psylocybina mogłaby być stosowana i byłoby to stosowane, nie psylocybina, tylko grzyby psylocybinowe, przepraszam, i byłoby to w... niezależne od diagnozy, to znaczy nie byłoby to tak jak w modelu, tak jak chcą niektóre korporacje zainteresowane psychodelikami, że tylko pacjent z depresją lekooporną będzie, może przyjmować syntetyzowaną przez nich substancję, tylko no, osoby prawdopodobnie też pragnące używać psychodelików do Takiego, nie wiem, szerzej rozumianego samorozwoju również będą miały, a niekoniecznie do leczenia jakiegoś zaburzenia, też również będą miały prawdopodobnie taką możliwość. Zobaczymy, jak to, jak to się potoczy. W przyszłym roku ma oregon zmieniać, już udostępniać grzyby psylocybinowe pacjentom, więc znaczna część oczu obserwujących rozwój tej, tej kultury i nauki psychodelicznej jest teraz zwrócona w kierunku tego stanu. No mówisz o dekryminalizacji, co może brzmieć bardzo groźnie. Wyjaśnij proszę. Ten wątek się oczywiście pojawia w twojej książce. Znaczy, myśl jest taka, że w momencie kiedy się zdekryminalizuje niektóre substancje psychoaktywne, mhm. skończy się popyt na inne substancje psychoaktywne, które są o wiele bardziej szkodliwe, tak? Mhm. W tym rzecz. Też, ale w, bardziej chodzi o to, że ściganie samych użytkowników i to widać na przykładzie wielu krajów. Naj, najbardziej odważny eksperyment, jeżeli chodzi o dekryminalizację, a przynajmniej jeden z, naj, z najodważniejszych, przeprowadzono w Portugalii, to już ile tam, lat temu. No i efekty były, i to wynikało nie z jakichś takich względów, powiedzmy, etycznych czy <laughs> z względów kulturowych, tylko z, z jakichś czysto pragmatycznych kwestii związanych, czy to się opłaca społeczeństwu, karanie użytkowników. I dekryminalizacja... Substancji spowodowała, że zmniejszył się odsetek osób chorujących na HIV, zmniejszyła się liczba przestępstw związanych z koniecznością zdobywania kolejnej działki, natomiast nie wzrosła liczba użytkowników, a wręcz spadła. No wszystko wskazuje na to, że podstawowy plus dekryminalizacji polega na tym, że czarny rynek traci rację bytu. Znaczy, legalizacja też się różni od dekryminalizacji. No znaczy, dekryminalizacja nie przewiduje wprowadzenia danej substancji na rynek, czyli nie można kupić Heroiny w kiosku, tylko osoba używająca jakiejś substancji, teraz jak powiedziałem heroinę, to powiedzmy, że trzymajmy się tego przykładu, że użytkownik heroiny nie jest ścigany, natomiast jego powiedzmy nauk, czy jego nawyk przyjmowania jest rozpatrywany w kategoriach medycznych, a nie w kategoriach prawa karnego. To znaczy, jeżeli on ma jakiekolwiek problemy, no to trafia do lekarza, a nie trafia do więzienia. Co jest znacznie bardziej humanitarnym podejściem. No i dekryminalizacja po prostu ucina ogromne wpływy dla organizacji przestępczych, które zarabiają na tym, że określone substancje są nielegalne, a jest na nie w dalszym ciągu duży popyt. Bo to nie jest tak, że jak zdelegalizujemy substancje, to po prostu zniknie zapotrzebowanie na nią, tylko no, Polska jest tego najlepszym przykładem. Delegalizacja tak zwanych dopalaczy spowodowała, że pojawiło się kilka razy więcej nowych dopalaczy, o których wiemy jeszcze mniej. Więc no to jest pewnego rodzaju wyścig z producentami. Wiele wskazuje na to, że jednym z, jedną z dróg wyjścia jakby z, tego, z tego wyścigu jest po prostu dekryminalizacja. A jeszcze lepszym rozwiązaniem jest regulacja tego rynku, czyli stworzenie odpowiednich kontekstów, w których ludzie jakby mogą przyjmować odpowiednie substancje. To jest opodatkowane marihuana jako substancja, która jest stosunkowo. Niegroźna, jest na pewno mniej groźna niż alkohol ogólnodostępny. Jest w Polsce też środkiem nielegalnym numer jeden. No w moim odczuciu powinna ta kwestia zostać uregulowana. Powinni płacić producenci podatki i te powiedzmy, zyski ze sprzedaży marihuany powinny trafiać do budżetu polskiego, a nie do działalności, do organizacji przestępczych, które też często zajmują się innymi powiedzmy formami Aktywności, które są, wyrządzają no, krzywdę ludziom, więc no, Niemcy na przykład teraz na poziomie federalnym zdecydowały się na legalizację marihuany, uregulowanie tego rynku. No i w dalszym ciągu pozycja Niemiec w Unii Europejskiej jest na tyle wysoka, że to z pewnością wpłynie na pozostałe kraje członkowskie, zwłaszcza na Polskę, która w gruncie rzeczy z nimi graniczy. Ja się wychowałem na skraju miasta. Był zaraz las i łąki i pola i dzieciarnia okoliczne, to intensywne badania nad substancjami psychodelicznymi prowadziła, zbierając rozmaite grzybki. Do, dążę do pytania, czy w Polsce się bada? Jakiekolwiek badania na ten mm -hmm. temat prowadzi? S są badania, nie na, tak jak powiedziałem, nie na ludziach. W Polsce, tak jak zresztą na całym świecie, niemal w większości przynajmniej krajów, te klasyczne psychodeliki są rzucone do grupy pierwszej substancji kont kontrolowanych, czyli to są środki bez potencjału medycznego i z wysokim potencjałem nadużywania. Wiemy o psychodelikach, że są to substancje z dużym potencjałem medycznym i z niskim potencjałem do nadużywania, dlatego reklasyfikacja ich wydaje się być no niezbędne. niezbędna niezbędna po pierwsze, żeby dopasować tą klasyfikację do stanu wiedzy naukowej, a po drugie, żeby umożliwić ułatwić badania na ludziach. Natomiast w tym momencie, zgodnie z moją wiedzą, w Polsce są prowadzone trzy duże projekty dotyczące psycholików, zresztą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Największy z tych badań prowadzi profesor Krystyna Gołębiowska z Instytutu Farmakologii, pan w Krakowie. Ona bada w modelu zwierzęcym. Antydepresyjne właściwości psylocybiny, porównując wpływ psylocybiny też z ketaminą, która jest stosowana antydepresyjnie i to jest projekt rozpisany na 4 czy 5 lat, więc jeszcze chwilę potrwa. Drugi taki duży projekt prowadzi doktor Urszula Kozłowska z Poznania. Ona jest neuroimmunolożką, więc zajmuje się takim też nieoczywistym efektem psychodelików, a mianowicie ich właściwościami neuroprotekcyjnymi, wpływem na redukcję stanów zapalnych i, no i właśnie ochronę neuronów. Wszystko wskazuje na to, że to też jest gdzieś tam kierunek, który mógłby znaleźć w następnych latach, w nadchodzących latach zastosowanie w medycynie. Trzeci duży projekt jest koordynowany przez um, doktora habilitowanego Michała Boles, Instytutu Nęckiego w Warszawie. Tam jest kilka osób, jest Justyna Chobot, Anastazja Ruban, Janek Szczypiński, mhm. Paweł Orłowski. i W sensie to jest duży zespół, przepraszam, że ich wszystkich wymieniam, ale to by było niesprawiedliwe, gdybym powiedział, że tylko Michał Jasne. Bola robi. To są badania dotyczące wpływu, między innymi wpływu psychodelików na reaktywność emocjonalną na poziom samoświadomości. To jest taki pierwszy komponent. Kolejne komponenty też będą dotyczyć jakby wpływu na sposób działania mózgu. Ten projekt nie wiąże się z podawaniem psychodelików ludziom, tylko są badane osoby, które deklarują używanie psychodelików, bo to jest sposób też badania takiego bardziej powiedzmy populacyjnego wpływu psychodelików mm -hmm. na ludzi. Zbieramy osoby, które deklarują, że przyjmują i porównujemy je z osobami, które deklarują, że nie przyjmują. I to też jest sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Czy Coś się dzieje, będziemy próbowali raportować wyniki tych, tych badań. Ja bym wracał teraz do konferencji, która odbędzie się mm -hmm. za dwa tygodnie. Jednym z celów tej konferencji ma być, może nie sformułowanie, tylko jakoś, sformułowanie, ogłoszenie manifestu tak, psychodelicznego. Znaczy, tak, on, on, on jest na stronie. Znaczy w, jako Polskie Towarzystwo Psychodeliczne, w ogóle naszym głównym celem jest wywołanie zmian w polskim prawie My. odnośnie psychodelików. Czyli ich, przede wszystkim ich reklasyfikacja z tej grupy 1P do grupy 3P, a najlepiej 4P. Wydaje się, że to by było po pierwsze rozsądne, a po drugie ułatwiłoby badania kliniczne nad, nad tymi substancjami. No, ale też no od wielu lat realizujemy działania edukacyjne. To znaczy, jesteśmy w, jako Polska w dalszym ciągu na takim etapie, w którym wydaje się nam, że warto jest edukować społeczeństwo po prostu na temat potencjalnych korzyści i też potencjalnych zagrożeń związanych z psychodelikami. Zwłaszcza, że doniesień medialnych na temat psychodelików pojawia się coraz więcej i zdesperowani ludzie cierpiący na różne zaburzenia psychiczne typu depresje, często czytają sam na główek, że psylocybina leczy depresję, no bo media lubią skracać różnego rodzaju doniesienia. Wyciągać z nich esencję i robić clickbaitowy tytuł. I niestety coraz więcej osób też do mnie pisze, do, do polskiego towarzystwa pisze z prośbą o jakieś takie wskazówki dotyczące dawkowania. Są to często osoby, które po prostu wymagają gdzieś tam zupełnie innej interwencji psychiatrycznej, tak na moje oko i z tym, że też są osoby to często rozczarowane tym, co otrzymały od, od systemu opieki zdrowia w Polsce, więc no, edukowanie na temat psychodelików w sytuacji, w której doniesienia na ich temat stają się coraz bardziej dostępne, no, wymaga, wydaje mi się kluczowe i też między innymi dlatego organizujemy konferencję, żeby oddać głos naukowcom, którzy się tym obszarem zajmują. Wydaje się, że nauka ma większy niż cokolwiek innego, niż jakikolwiek inny model wyjaśnienia świata, ma pewien autorytet, też ma pewne takie walory, po pierwsze, jeżeli chodzi o wyjaśnianie świata, ale też jeżeli chodzi o przewidywanie pewnych procesów. Więc no, mnie osobiście i nam jako Towarzystwo Psychologicznemu wydaje się kluczowe, żeby tę narrację przejęli naukowcy w możliwie największym stopniu. Mhm. No, my dzisiaj się dowiedzieliśmy mnóstwo. No, ten... Tak. Tak, Mam takie poczucie, że ogromną dawkę informacji, takich rzetelnych, nam przekazałeś i naszym słuchaczom. Także bardzo bardzo dziękujemy. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zainteresowanie tematem. Gościliśmy Maciej'a Lorenza, socjologa, oraz. Bo ty jesteś szefem? Nie, jestem, jesteś, my mamy zarząd i jesteśmy na, na równi. Na, na równi. Zarządu, Polskiego tak. Towarzystwa Psychodelicznego. Tak jest. Organizujesz też, czy współorganizujesz pierwszą konferencję poświęconą temu tematowi. Bardzo dziękujemy. Dzięki serdecznie. Dziękujemy. Katarzyna Czanecka. Karol Jabłochowski. Do usłyszenia za tydzień. Do widzenia.